dziś wygramy! Orły! Cześć, witajcie, Ocalić od zapomnienia, odcinek kolejny. Naszym i Państwa gościem jest dzisiaj Sławomir Matyjasiak, witam, zawodnik Orląt, ale też sędzia. Pewnie część z Was kojarzy Sławka już jako arbitra. Powiedz Sławku, jak się zaczęła cała Twoja ta przygoda, bo tak jak większość ludzi z tamtego pokolenia, piłkarsko Cię pewnie na początku kształtowało po prostu podwórko. No na pewno, wychowałem się na ulicy Słowiańskiej, tam zaczynaliśmy grać w piłkę z kolegami, z którymi później grałem w drużynie też, nie? W Orlantach Leszów, od dzieciaka, od trampkarza. Później po drużynę seniorską razem z nimi grałem też. Pamiętasz, jak trafiłeś? Ktoś cię wypatrzył? Czy sam poszedłeś do klubu? Naturalne to było? Wiesz co, byliśmy właśnie sąsiadami z Marcina, na przykład Wypyszczakiem, czy z Doktorem Wypyszczakiem, i oni już jakiś czas chodzili na treningi. To była, nie wiem, trzecia, czwarta klasa podstawówki. No i w tym momencie gdzieś tam zaproponowali, żebym zaczął chodzić na treningi. Poszedłem na pierwszy trening, pamiętam wtedy, trenował właśnie ich Darek Fenik. Pierwszym moim trenerem był i tak zostałem, no, zacząłem grać w piłkę. I tak po kolei wszystkie... Tak, wszystkie etapy. Charakterystyczna przynajmniej tak z naszego punktu widzenia była wasza drużyna juniorów, bo stworzyliście tam naprawdę, wydaje się, taki bardzo ciekawy zespół, silny zespół przede wszystkim. No, była mocna ekipa, w pewnym momencie był nawet, że tak powiem, zażartuję, groził nam awans do klasy międzywojewódzkiej. Nie wiem, jak to tam się, nie pamiętam dokładnie, jak to tam się potoczyło, czy z braku funduszy po prostu oddaliśmy te pierwsze miejsce, czy nie, już nie pamiętam, jak to było, ale w każdym razie coś takiego właśnie była sytuacja. Pewnie działacze klubu faktycznie mogli mówić, że grozi awans, bo takie to czasy też były dla klubu trudne. Tak, ciężkie były czasy. No. Mhm. I pamiętasz swój debiut w seniorach? Tak, to był 97 bodajże rok, w trzeciej lidze na stadionie w Okęciu Warszawy. Ogólne, no, fajne wspomnienia właśnie z dużych boisk, jak mówię, Jagiellonia, Białystok, Hetman, Białystok, praktycznie każdy wyjazd Warszawa, Ursus, Okęcie, Polonia, Warszawa. Gra na głównym stadionie Legii, także to jest, no, wspomnienia, które na pewno zostaną gdzieś tam do końca życia, nie? No i pamiętam, właśnie debiutowałem na Okęciu w Warszawie. Przy huku gdzieś tam startujących, lądujących samolotów. Też fajne przeżycie. No, ale przede wszystkim przeżycie emocjonalne, że gdzieś tam w wieku 17-18 lat gdzieś tam już zaczyna człowiek grać poważną piłkę. Wy mieliście bardzo, bardzo ciekawy zespół w juniorach, ale to chyba nie była taka cała fala, która wchodziła od razu do drużyny seniorów. Nie, to były zawsze gdzieś tam pojedyncze osoby wyłapywane i wkomponowywane w zespół seniorski. Zresztą, bo jak pamiętamy, zespół Orląt Leszów, no, naprawdę gdzieś tam seniorów drużyna tworzyła naprawdę wybitnych ludzi, którzy naprawdę grali świetną piłkę, nie? Swego czasu. A ty z kim wchodziłeś? Pamiętasz, z kim przeszedłeś do seniorów? Jeszcze ktoś z tobą z juniorów? Nie, chyba ja wtedy sam przyszedłem. Jakiś tak był parę meczów może wcześniej, może pół sezonu wcześniej. Wiem, że Tomek Pakulski, Tomek Grochocki. I później chyba praktycznie byłem ja jako osoba, która tam wchodziła do tego. Na jakiej pozycji grałeś? W zależności pewnie od trenera, ale większość gdzieś tam swojego życia grania w piłkę zawsze grałem na przedostatnim obrońcy, byłem zawsze. Na forstoperze. Na forstoperze, tak. Taka to była wtedy pozycja. Tak, forstoper. No, ale kilka bramek strzeliłeś, bo statystyki przeglądaliśmy, to parę... Było pięknych parę bramek nawet. Nie wiem, czy pamiętacie taką bramkę, gdzie najpierw ze 2-3 minuty wcześniej przy własnym polu karnym gdzieś tam zamieszałem, gości przejął piłkę, strzelił bramkę nam chyba na 1-0 czy na 2-0, nie, na 1-0 chyba nam strzelił bramkę, wtedy graliśmy z Węgorzewem bodajże. No i taki poddenerwowany, zły na to, że wtedy nas prowadził Darek Fenik. I pamiętam gdzieś tam 2-3 minuty później
z rzutu wolnego Darek mi dośrodkował piłkę, którą przyjąłem na klatę. Tyłem, stojąc na rogu szesnastki i tyłem do bramki odwrócony, przyjąłem piłkę na klatę i z półobrotu sięgnąłem ją tak, że wylądowała w długim, górnym rogu bramki. No, chyba najpiękniejsza bramka, jaką kiedykolwiek szli. Stadion oszalał wtedy? No, powiem wam szczerze, że były emocje. Tak, ja cię tak wspominam, to tak charakteryzowała cię siła duża, tak? Gdzieś tam gra głową, bo mówiłeś też sam zresztą, że parę bram głową też udało się strzelić. Kiedyś nawet statyst śpiewał jeszcze Ornot nie złamali, póki ma tej zdyni wali, nie? No, także pograłeś się, tak jak wspominaliśmy tutaj, debiutowałeś jeszcze w trzeciej lidze, tak? Później spadliście, ale jeszcze zrobiłeś awans z powrotem do Ligi Międzywojewódzkiej. No, to pamiętam, to był ten okres, kiedy my gdzieś tam przegrywaliśmy dużymi wynikami, a później w momencie, gdzie spadliśmy później, nadrabialiśmy znowu dużymi wynikami i my strzelaliśmy dużo bramek. No. Mhm. No, pamiętam wtedy w tym okresie też właśnie dużo bramek w seniorach strzeliłem i to dużo bramek z głowy strzeliłem. Tego też taka gdzieś tam ksywa przypadła, że najtwardsza głowa w województwie. I powiedz, czy z tej drużyny juniorów jeszcze później, w późniejszym okresie ktoś do was dołączał, do seniorów, czy tak raczej się rozeszły te drogi? Bo tak jakby wspomnieć, no to sporo chłopaków gdzieś tam na tym etapie juniorskim zakończyło, nie? Tak, powiem, że tak. Na pewno gdzieś tam w międzyczasie też i Tomek Brygoła się pojawił. Mhm. Pojawili się chłopaki z Lutr. Wasilewscy, z którymi graliśmy. Lubek, Adam. Także no, gdzieś tam później, jak to się mówi, tych seniorów, którzy już odeszli, starą gwardię seniorów, zastąpili no, juniorzy, tak? W tym okresie też. W pewnym momencie to już chyba ty stałeś się takim bardziej doświadczonym zawodnikiem, który mógł wprowadzać już kolejne pokolenia. No, myślę, że gdzieś tam w pewnym momencie tak. No, został przecież przede wszystkim też jeszcze Jantek Wodal, Wojtek Rokicki przecież grał wtedy jeszcze te okresy, Piotrek Chamik. No i tak też i tych chłopaków, no też może i młodszych troszeczkę ode mnie, było wprowadzane. Piotrek tak Ruszku później wszedł do drużyny. Także gdzieś tam się pojawiali nowi zawodnicy. Ty w pewnym momencie postawiłeś też na jakby drugą ścieżkę rozwoju, czyli jeszcze grając zacząłeś myśleć o tym, żeby może zostać sędzią. No to akurat ta, jak to się mówi, zasługa Tomka, przyjaciela mojego od wielu, wielu lat, który gdzieś tam w pewnym momencie pokazał mi, że też można fajne gdzieś tam, powiedzmy, pieniądze zarabiać i być dalej w tej piłce. I tak się losy potoczyły, że zacząłem robić kurs sędziowski i zostałem sędzią tym piłkarskim. Mhm. Nie żal było się rozstawać z boiskiem jako zawodnik, no bo jednak jeszcze byłeś w sile wieku. Spokojnie mogłeś sobie tam jeszcze piłkarsko radzić. No jeszcze, myślę, że jeszcze w tym momencie tak. Troszeczkę treningu, jeszcze by człowiek tam dał radę, nie? Trochę podbiegać. Myślę, że nie no, przychodzą takie momenty w życiu, gdzie trzeba coś tam, powiedzmy, zmienić w swoim życiu. I tak akurat wyszło. Wiadomo, też i rodzina, ja byłem w momencie, kiedy miałem małego syna i też gdzieś tam w jakimś stopniu były potrzebne pieniądze, zarobki. Nie oszukujmy się, sędziowania były w tamtym okresie też w miarę dobre gdzieś tam pieniądze i to też gdzieś tam zaważyło o tym, nie? Mhm. Kurs sędziowski zacząłeś w momencie, kiedy z Orląt przeszedłeś do Reduty Biszczynek, tak? Tak, tam grałem w Reducie Biszczynek, grałem jakieś, nie wiem, półtora, może dwa sezony i w momencie, kiedy jeszcze grałem, robiłem w tym momencie kurs sędziowski, w momencie, kiedy już ukończyłem ten kurs sędziowski, zdałem egzaminy, automatycznie stałem się sędzią i przestałem grać w piłkę. Jak to się stało, że trafiłeś do Reduty? Bo to był początek lat 2000, tak? Zrobiliście awans do czwartej ligi. Pierwszy sezon w czwartej lidze jeszcze pograłeś, o czym rozmawialiśmy poza kulisami. I co nagle trafiłeś do Reduty? Dlaczego? Może to taka bardziej może nieprzyjemna może sytuacja, może taka, o której bym nie chciał gdzieś tam opowiadać. W pewnym momencie miałem w 2000. Nie wiem, czy widzieliście, czy słyszeliście, czy pamiętacie, miałem kontuzję kolana. Zderzyłem się tutaj właśnie na jednym z meczów. Mhm. Zderzyłem się kolanem z gościem. Okazało się po dwóch tygodniach, tak przez dwa tygodnie gdzieś tam próbowałem, kulałem troszeczkę, zaczęła mi noga uciekać. Okazało się, że mam poważne gdzieś tam zbicie tej nogi i zaczął mi mięsień
zanikać miesiąc czterogłowy nogi. Chyba z pół roku trwała moja jakaś tam rehabilitacja. Później pojechałem, pamiętam, jeszcze na obóz Kruklanki. W Kruklankach byliśmy na obozie. Po tym obozie jeszcze gdzieś tam parę meczów zagrałem. Znowu gdzieś miałem uraz w te kolano, a może dalej nie będę opowiadał. Po prostu w pewnym momencie podjąłem decyzję, że rezygnuję z gry w Orlandach, a przechodzę do Lidlicznego. Natomiast no, to w głównej mierze zaczęło się od zdrowotnych problemów po prostu. Tak. Zupełnie inaczej mogło się to potoczyć pewnie, gdyby nie tym jakiś pierwszy raz. Myślę, że tak. No właśnie, ale w Reducie, jak wspominasz ten czas, półtora, dwa lata? Też bym powiem, fajny miły okres, bo na początku gdzieś tam powiedzmy gra, gdzie też z osobami doświadczonymi, którzy gdzieś tam grali w piłkę. No właśnie, z kim wtedy grałeś w ogóle? Potrafisz sobie przypomnieć? Zresztą grali chłopcy? Nie. Aha, czyli... To przeważnie to właśnie Biśtynek, tam paru chłopaków. Tak, paru chłopaków. Był tam taki grajek Łukasz Tumicz chyba, coś takiego? Tak, to oni później przyszli, to praktycznie... Łukasz Tabaka, Łukasz Tumicz, tak. Tak, to oni praktycznie później przeszli, już jak ja zacząłem sędziować, bo był taki okres, że... My też byliśmy tam trenowani, później przez jakiś okres ja przejąłem chłopaków, jako tych młodych gdzieś tam juniorów, którzy weszli do drużyny seniorów, bo wiadomo, też nie miał kto tam grać. Tak. Ja zostałem w tym Bisztynku i był taki okres, w którym ja ich gdzieś tam prowadziłem i trenowałem, może nieoficjalnie jako na papierze, ale organizowałem tam. Tak, i później po tym okresie właśnie chłopaki właśnie tu przyszli do tego. To wiem, że też gdzieś tam z jakiegoś mojego polecenia, nie dwóch chłopaków. Właśnie. Aha, no był taki okres. Krzysiek Zalewski był z Biśtynka. Ale wcześniej jeszcze Łukasz Tabaka. Łukasz, tak. Tabaka i... Tymek Tomasik. Tymek tak. Później jeszcze drugi raz nawet do Orlandu trafił. No a ty skupiłeś się na sędziowaniu. I też wtedy Reszel był takim trochę sędziowskim zagłębiem, bo mieliście tutaj silną ekipę taką chyba sędziowską. No tak naprawdę to przeforcował to wszystko Tomek Grygola, który już tam powiedzmy 2 czy 3 lata on chyba sędziował. Zrobił nam jakieś ten. No i my przede wszystkim jadąc z nim gdzieś tam na mecze wyższej ligi, już jakiś tam mieliśmy ten prestiż, tak? Przetartą drogę przede wszystkim do tego. Łatwiej było wchodzić i no przede wszystkim nasze rozumienie piłki, granie przez wiele lat w piłkę, wiadomo, że nam dawało lepsze pozycje startowe, rozumienia gry, czytania gry niż osoba, która powiedzmy idzie na sędziego, a nigdy w życiu nie miała do czynienia z piłką, nie? Dosyć szybko żeśmy awansowali, pamiętam. Dawid Stelmaszczyk, Tomek Tyrus. No ale my tak naprawdę to z Tomkiem Brygoła to tworzyliśmy tą trójkę, ja Tomek Brygoła i Tomek Tyrus, nie? To była nasza trójka, która zawsze gdzieś tam na wyższe wyjazd, na wyższe ligi zawsze jeździliśmy tą trójką. Nie? Zdarzyły się jakieś takie ciekawe mecze, które pamiętasz z tych wyższych lig? Może do anegdot to zaraz dojdziemy, ale takie mecze, które piłkarsko były bardzo przyjemne gdzieś tam do sędziowania, fajne obiekty gdzieś? No na pewno w Ełku były fajne mecze, gdzie kibice, oprawa kibicowska i czuło się tą adrenalinę, nie? W Ostródzie fajny też mecz był, gdzie to żeśmy sędziowali. W Gołdapi zawsze były przyjemne wyjazdy na mecze, także no wiele takich gdzieś tam. Jasne, a anegdotyczne, zwłaszcza w niższych ligach, zdarzały się. No. Były sytuacje, że do zaprzyjaźnionej, znaczy zaprzyjaźnionej, do niedalekiej gdzieś tam do gminy, do sądu, sędziowie bali się gdzieś tam przyjeżdżać, a w momencie, kiedy tam gdzieś tam w juniorach jeszcze zajeżdżałem gdzieś tam na mecze do sądu, do Orkana, grałem gdzieś tam, pogrywałem w tym Orkanie. Zawsze z przyjemnością wracałem do tej gdzieś tam drużyny z sędziowania, także no fajne, no zdarzało się. Na pewno dużo mnie sędziowanie nauczyło pokory, nie? Gdzieś tam nie reagowania na pewne sytuacje. No właśnie.
teraz jest taka kampania szacunek dla arbitra, tak? Żeby tych młodych chłopców wchodzących w sędziowanie gdzieś tam na tych B-klasach nie zniechęcać. Ty sędziowałeś w trochę ciekawszych czasach jednak, bo ani kampanii szacunek dla arbitra nie było, a i ta młodzież zwłaszcza gdzieś tam... Bardziej raczej było promowane przez starszych, wiesz, żeby wyzwać sędziego, żeby gdzieś tam powiedzieć parę słów na sędziego. No ale mówię, to z czasem, w każdym razie, no nie oszukujmy się, w tamtych czasach gdzieś tam się liczyły jakieś pieniądze i człowiek, wiesz, machał ręką, a mam cię w dupie, powiedzmy, za przeproszeniem, mam te, powiedzmy, 150 zł za mecz, za półtorej godziny biegania, a ty sobie coś tam krzycz, co chcesz, nie? No ale powiem, że miałem właśnie, tak jak wspomnieliśmy o tych anegdotach, miałem sytuację przy drugim meczu moim, którym sędziowałem jako pomocnik, gdzieś tam na arbiter pomocniczy na linii i dostawałem gdzieś tam kamieniami po plecach i też był moment zastanowienia. Zresztą znacie mnie, wiecie, że ani, dużo nie trzeba. Tak, dużo nie było trzeba gdzieś tam w pewnych momentach, a tu jednak kamienie po plecach leciały i człowiek musiał się zastanawiać, czy rzucić tą chorągiewkę i iść załatwić sprawę, czy po prostu przetrzymać to. No, udało się gdzieś tam przetrzymać pewne sytuacje i z meczu na mecz człowiek się uczył tej gdzieś tam pokory, tak? Ale takie sytuacje niebezpieczne, gdzie naprawdę mogłeś czuć się zagrożony, zdarzały się, pamiętasz? Czy już dzisiaj raczej nie? Chyba nie, bo może gdzieś tam były sytuacje gdzieś tam, gdzie trzeba było jasno pokazać na boisku, że jednak to ja mam ten gwizdek, ja rządzę i wiele było takich sytuacji, gdzie próbowali w pewnym momencie złamać gdzieś tam sędziego odnośnie postanowienia, odnośnie decyzji sędziego i no było takich, wiesz, różnych meczów, szczególnie mecze gdzieś tam z Kętrzynem, gdzie się sędziowało, więc zawsze próbowali gdzieś tam, czy halówkę, czy tego, zawsze próbowali gdzieś tam pokazać swoje ja i że tego, ale myślę, że zawsze byłem takim sędzią, że moja decyzja była niepodważalna i ostateczna. Miałeś pewnie ułatwione zadanie, bo samą posturą pewnie budziłeś respekt, no myślisz? I czasem chyba zawodnicy też odnosili sobie. Brakiem włosów, nie? I brakiem włosów przede wszystkim. No tak, były takie sytuacje. Ile lata przygoda z sędziowaniem trwała? Trzy lata, później decyzja o wyjeździe za granicę do Belgii. Chyba jedna z najgorszych decyzji moich życiowych. Wyjazd w ogóle z Reszla. Miał być wyjazd na jakiś tam okres czasu, powrót. Okazało się, że jednak 8 lat się zostało tam. Troszeczkę się drogi pokomplikowały. Najgorsza decyzja w moim życiu, nie? A dzisiaj do piłki nie ciągnie, bo zdradzimy kulisy, że przy okazji nagrywania po prostu spotkaliśmy się na stadionie na meczu juniorów, także jednak na ten stadion coś cię przywiodło. Bardzo, bardzo ciągnie do piłki. Przede wszystkim do tego, żeby gdzieś tam pobiegać nawet w międzyczasie gdzieś tam za tą piłką, posędziować. Zresztą zdarzył się 2 lata temu chyba okres taki, że na chwilę wróciłem tam tutaj do Reszla. Gdzieś tam w jakimś momencie podjąłem decyzję, że niby gdzieś tam zostaję i też parę z meczów wysędziowałem tutaj Orlentą w towarzyskich meczach, nie? Tak. No a teraz osiadłeś trochę dalej od Reszla. Tam nie masz kontaktu z jakimś futbolem tamtejszym? Powiem ci tak, no brak przede wszystkim czasu, nie? Brak czasu na to, że żeby móc, był okres taki, że nawet weszłem w struktury młodego UKS-u, gdzie miałem zacząć trenować młodzież, a w międzyczasie robić gdzieś tam papiery sędziowskie, nie? Jako pomocnik na początku i miałem robić sędziowskie, ale mówię, praca, czas nie pozwoli na to. Jasne. No ale tak jak widzimy, z przyjemnością wracasz na Stadion Ryszelski, jednak mimo wszystko tak przyjaźnie z tych waszych juniorskich lat pozostały. Zostały. Myślę, że zostaną do końca życia gdzieś tam. Nie? A przede wszystkim no, zawsze się miło i z sympatią wraca do Reszla. Tutaj mówię, wracając do tego, to do Reszla to gdzieś tam te serce zaczyna mocniej bić. Ciarki gdzieś tam przychodzą, bo tym mówię, na stadionie. Zajechać na stadion, no to jest, to co to oszukiwać dużo, no to jest nasze dzieciństwo. No. Na przykład to też dużo dała za granicą i powrót, myślę, że Rafała Piosenka, nie? Nie wiesz, trzymała trochę. Tak, powiem wam szczerze, że wiele łez poleciało, nie? Gdzieś tam. Zawsze mówię, człowiek z przyjemnością wraca i wiesz, jak kogoś spotyka, wiesz, ze swoich, wiesz, młodych lat i tak, no to się naprawdę już serce raduje, no i cieszy się człowiek.
którym możecie się spotkać. Te okrzyki, które Państwo słyszą, to mecz juniorów, który w międzyczasie gdzieś tam się już chyba zakończył. Sławko, no bardzo miło nam było Cię tutaj dzisiaj gościć. Przypadkowe spotkanie, ale świetnie się ułożyło, że Cię spotkaliśmy. Naszym i Państwa gościem był dzisiaj Sławomir Matyjasiak, zawodnik Orląt, sędzia, blisko osoba związana z Orlętami przez całe życie i z sentymentem nasz klub darząca. Dzięki wielkie. Dzięki serdecznie. Dzięki.